Ja mam dwie kwestie takie ważne. Proszę Chciałem, jeśli można. Jedna to jest prośba do Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzów. Ja, jeśli Państwo pozwolą, przeczytam. Zwracam się z prośbą do wyżej wymienionej komisji o zbadanie poniższej tematyki. Chodzi o kwestię zgłaszaną przez sygnalistów, która zauważona została w Urzędzie Gminy Budzów. Chodzi o kwestię, iż według sygnalistów do procedur wyboru tzw. konkursu ofert na usługi ITP dla Urzędu Gminy Budzów zgłaszają się bardzo często firmy spokrewnione, związane w jakimś stopniu z pracownikami Urzędu Gminy Budzów, które rozpatrują te oferty. Czy nie dochodzi w ten sposób do kolizji prawnej? Proszę zbadać, czy te osoby mogą uczestniczyć w pracach konkursowych, czy powinny same się odsunąć, aby nie doszło do podejrzeń, iż mogą decydować na przykład preferencje rodzinne. Prośbę swą motywuję zagrożeniem, iż firmy mogą na drodze prawno-administracyjnej dochodzić swoich roszczeń, uważając, iż doszło w tych procedurach do nieprawidłowości. Proszę, aby stworzyć pewne regulacje i zabezpieczenia na przyszłość przed ewentualnymi roszczeniami. Akcentuję to i uważam za zasadne zbadanie tej problematyki i określenie w tej kwestii ewentualnych wytycznych dla pracowników Urzędu Gminy Budzów. Ja to przekazuję na ręce. Ja może zapytam pana prawnika, jakie są ograniczenia, jeżeli chodzi o przetargi? Czy osoby spokrewnione prowadzące firmy mogą brać udział w przetargach i czy przewodniczącym komisji może być osoba spokrewniona z właścicielem bądź przedstawicielem takiej firmy? Jak regulują przepisy ustawy o zamówieniach publicznych? Takie zagadnienie. Panie prawniku, ja mówię opierać się na faktach, szanując pana i innych radnych. Jeżeli ma pan konkretne pytanie, konkretny stan faktyczny, proszę o piśmie. Ale ja pytam, proszę na piśmie o zadanie tego pytania, udzielę panu analizy dokładnej odpowiedzi. Pana, ja pytam, ponieważ pan robi obsługę prawną dla Urzędu Gminy Budzów, prawda? Proszę pana, odpowiedziałem panu. Jeżeli pan ma konkretny stan faktyczny i konkretne fakty, proszę to opisać. Ja odpowiem panu w formie również pisemnej. Bo w ustawie są zastrzeżenia, prawda? Pana, tak pan twierdzi i jeżeli, tak jak mówię, jeżeli uważa pan, że rozumiem, że na kanwie tego pytania tutaj dochodzi do takich nieprawidłowości, proszę przedstawić fakty, opisać to, stan faktyczny, wówczas wydam panu stosowną opinię. Przypomnę panu, że pan obsługuje Radę i Gminę Budzów. I pytania, na które stawiane, niech mnie pan nie poucza, tylko ja zapytałem, co wpisane jest w ustawie o zamówieniach publicznych. Kto może być, kto nie może być? Szanowny panie radny, ja doskonale wiem, że obsługuję Radę, znaczy Gminę Budzów i znam swój zakres obowiązków. Dlatego informuję pana i proszę, że jeżeli ma pan jakieś konkretne pytanie i stan faktyczny, proszę, aby pan to sformułował na piśmie i poparł stosownymi dowodami. Coś innego. Ustawa o zamówieniach publicznych nie mówi o konkretnych przykładach. Ustawa stawia za bądź nie i pan powinien według mnie znać te zagadnienia. Kto może być, kto nie może być. Są ogólnikowe zapisy zawarte w tej ustawie, a nie żądania na dzisiejszy dzień po złożeniu pisma, że mam wskazać na przykłady. W jaki sposób? Proszę pana, nawet nie zapoznawałem się z tym pismem. Jeżeli podkreślam po raz kolejny panu, zostaną mi przedstawione konkretne pytania, konkretne fakty, wówczas będę w oparciu o tak podany stan faktyczny w stanie zaopiniować i odpowiedzieć. Nie jestem zwolennikiem udzielania ogólnych odpowiedzi, ponieważ mogą wprowadzać w błąd. Dziękuję. Ja bardzo proszę pana radnego o sformułowanie na piśmie i skierowanie do pana prawnika, a pan prawnik na następnej sesji odpowie. No to ja nie mówię teraz, w ciągu miesiąca. Ja nie mówię, żeby to zrobił pan w tej chwili, tylko proszę to w ciągu miesiąca, sesję następną, jak będziemy mieli, pan prawnik odpowie na pytanie, tylko musi mieć wcześniej dokładne pytanie. Jeszcze odpowiadając panu radnemu, tak jak panu powiedziałem wcześniej, doskonale znam zakres swoich praw i obowiązków. W związku z czym, tak jak panu mówię, jeżeli pan zwróci się w sposób formalny, przedstawi fakty, przedstawi pewne okoliczności, stan faktyczny, wówczas możliwie merytorycznie i rzeczowo z całą pewnością panu odpowie. Ja wydałem zapisy w ustawie, gdzie ma pan zastrzeżenia, prawda? Niekonkretne sprawy w ustawie, nie ma napisane konkretnie, że pan X z panią Y. Dziękuję. I tutaj może taką kwestię chciałem tutaj zaakcentować, myśmy się tam zastanawiali, mieliśmy tam prośbę, pan Frączek i inni, no i chodzi o te studnie głębinowe, radni wielokrotnie mówili, z prośbą się zwracali, żeby były ogólnodostępne, nie wiedzieliśmy jak, hydrant, nie hydrant, to nie ma palczy dalej. Więc krótkie pytanie, bardzo nie, proszę. To nie jest pytanie, to nie jest pytanie, proszę mnie nie popędzać. To jest przykład naszego wspaniałego wójta z Zembrzyc, to jest dostęp do wody dla mieszkańców, zrobił tak. Rzeczywiście widzicie państwo, nie było żadnych problemów. To
to kosztuje no kilkaset złotych. Kran spustowy, taki, siaki. I... Nie, jest tam zapis, proszę, proszę przeczytać, pani Misiowa. I do tego mówię, że no, my byśmy też chcieli może, no, ja nie insynuuję, żeby coś takiego, no, to jest niski koszt, a tak jak w Palczy, no, brakuje wody. To pan Pierąkiewicz tam mówi, ludzie jeżdżą po potokach, nie po potokach, a tam jest głębinówka i wszędzie przy tych głębinówkach takie krany powinny powstać. Dziękuję. Proszę pan Łuczak. Ja chciałem tylko powiedzieć, panie Piotrze, pan sam siebie jakby, nie wiem, wyklucza tą swoją wypowiedzią. Na początku sesji pan insynuował, żebyśmy wybierali do remontu kamiennych kapliczek tych a tych, prawda? A teraz pan składa pismo, że oni wybierają tych a tych. Rozumie pan? Pan sam sobie zaprzecza. Takie pisma składając. Dla mnie to jest totalny absurd. Dziękuję. Ale jeśli mogę się wytłumaczyć, ja nie zadałem absurdu, że wybierać... Powiedział, dlaczego nie wybieramy tych a tych. A teraz pan składa skargę, że oni wybierają tych a tych. To nie jest skarga. No przecież pan sam sobie zaprzecza. To nie jest skarga. Krzykujcie się. Dobrze, panie Łuczak. Panie, to nie jest skarga. Jest tutaj, mam kopię, jest prośba. No, prośba. Na to... Dobrze, jeśli pan tak ocenia... Pan prawo. Absurd. To nie jest skarga i to była prośba. Natomiast o tym wybieraniu, nie wybieraniu, ja nie powiedziałem, że ktoś tu nie wybierał konkretnej oferty, tylko mówiłem, że tu na terenie powiatu działają firmy konserwatorskie. One mówiły, że nie dostały zapytania. O co? To tylko tyle powiedziałem. No, a ja nikomu nie insynuuję, bo pani sekretarz powiedziała, nie było tam konieczności szerszego zapytania. Dziękuję, to nie bardzo. Odpowiedzieli panu już na pytanie. Proszę, pan Bukowski, słucham. Panie przewodniczący, chciałem zapytać, co z tą głośną sprawą, która została nagłośniona przez pana wiceprzewodniczącego na poprzedniej sesji w dniu 27 czerwca? Czy jeśli chodzi, ma pan do mnie pytanie, ja jestem kompletnie niezorientowana i nie interesuje mnie ta sprawa, ponieważ nie dotyczy konkretnie Rady Gminy, nie dotyczy mojej osoby, więc ja się tym nie interesuję. Urzędników gminnych by... Szanowni państwo, pozwólcie, że wyjaśnię. Faktycznie państwo pamiętacie na ostatniej sesji tutaj wystąpienie wiceprzewodniczącego i te zawiadomienia wszystkie, które zostały skierowane do wszystkich instytucji, począwszy od policji poprzez ABW, bodajże prokuraturę, Ministerstwo Sprawiedliwości i jeszcze nie wiem gdzie. Jeśli chodzi o to, powiem państwu tak, że żadna instytucja oprócz Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej po prawie konkretnie 17 sierpnia, sesja była na początku czerwca, czyli lipiec, sierpień, 2,5 miesiące, zwróciła się do Urzędu Gminy, ja pozwolę sobie to przeczytać, że Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Suchej Beskidzkiej prowadził śledztwo powierzone przez prokuraturę rejonową Suchej Beskidzkiej. Chodzi o okres od nieustalonego dnia i miesiąca 2022 roku w Budzowie przez funkcjonariusza publicznego, to dyrektora Biblioteki i Ośrodka Animacji i Kultury Gminy Budzów, poprzez wystawianie faktur na realizację nieistniejących imprez kulturalnych, czym działano na szkodę interesu publicznego. Czyli śledztwo w kierunku tutaj, jeżeli chodzi do, skierowane jest do dyrektora Biblioteki i Ośrodka Animacji i Kultury. Do nas się zwrócili tylko, żebyśmy przesłali nie takie, powiedzmy sobie, materiały jak uchwały Rady Gminy, wszelkie inne i informacje. I powiem państwu tak, byłem zaskoczony, bo ja byłem przygotowany, bo wiecie doskonale, jak u nas działają wszystkie te służby, że to dosłownie na następny, po tym wystąpieniu, na następny, czy dosłownie w kilka dni tutaj nie wiadomo ile się pojawi różnych przedstawicieli tych służb. Czyli to jest prowadzone śledztwo. Konkretnie nie wiem, bo nie byliśmy wzywani. Przypuszczam, że materiały jakieś złożył wiceprzewodniczący, bo musiał złożyć. Czyli ta wartość tych materiałów dowodowych była taka, że to nie były, to jakieś takie były kapiszone, nawet trudno to nazwać, że po trzech miesiącach komenda się do nas zwraca, żebyśmy jakieś materiały przesłali. Nie wiem, co tam przedstawił pan przewodniczący, czy był przesłuchiwany, może on się sam na temat tego wypowiedzieć, bo my tylko na to pismo odpowiedzieliśmy. Udostępniliśmy naturalnie, przekazaliśmy te materiały, co żądali i tyle. Tyle też, powiem szczerze, nie wiem, tylko to jest to pismo jedno z Komendy Powiatowej Policji. Z innych instytucji żadnych nie wpłynęło żadne pismo. Przypuszczam, że było tam
W tym piśmie jest bardzo dużo insynuacji. Zresztą pani dyrektor powiedziała, że tylko czeka, żeby się teraz zakończyło śledztwo. Tylko wiecie, jak to u nas wygląda. Policja wszczęła śledztwo, śledztwo będzie trwało ze 2-3 lata, bo będzie dochodziła zadośćuczynienia. Bo przecież to sobie tak nie można rzucać na wiatr jakieś takie pomówienia, oskarżenia, że się podrabiało faktury albo coś. Tylko że nie może zrobić też żadnego kroku do momentu, aż nie zostanie zakończone śledztwo. Czyli umorzone to śledztwo. A będzie się, przypuszczam, że się będzie ciągnęło przez 2-3 lata. I tak to u nas wygląda w kraju. I teraz kolejne to wystąpienie, te insynuacje, bo to są insynuacje. Bo powiem szczerze, jest prawo, jest ustawa o zamówieniach publicznych. Jeżeli uważa, że któryś z pracowników naruszył tą ustawę, to proszę napisać, gdzie, w którym momencie, bo ja jestem kierownikiem tej jednostki i biorę za to odpowiedzialność. Ale nie insynuować i szkalować, bo to jest najgorsze, co może robić człowiek. Dziękuję. Firmy, sygnaliści zgłaszają. Ja nie jestem stroną tutaj w tym piśmie. Prosili mnie, żeby tylko zapytać. Panie Wójcie, czyli tam jest firma, która Panie zgłasza, Wójcie, tak? Ustawa o sygnalistach, wie pan jaka jest. Ja tylko tak się zwróciłem, żeby było opracowane przez komisję rewizyjną jakieś no, opracowania i tyle. Ja nikogo tu nie oskarżam i tyle. Szanowni Państwo, ten urząd, zresztą widzicie, pan przewodniczący komisji rewizyjnej jest w opozycji do tego. To się rzadko zdarza. Rzadko się zdarza, żeby w innych gminach, bo pan doskonale wiecie, jaka jest struktura. Jesteśmy otwarci na wszystko i możecie sprawdzać, przeglądać, i czy jakieś tutaj popełniliśmy błędy, czy naruszyliśmy prawo. Może się zdarzyć, że ktoś tam naruszy z pracowników prawo, to od tego jest komisja rewizyjna, od tego jestem ja, żebyśmy to sprawdzili i wtedy wyciągnęli konsekwencje. Ale nie insynuować. To nie są insynuacje, panie Wójcie, tylko chcę, żeby komisja to przebadała. Czy nie dochodzi... I tyle. Firmy zgłaszają, mają prawo. Natomiast to wystąpienie z czerwca, ja bym też oczekiwał od pana teraz przedstawienie. Co pan przez te 2,5 miesiąca? Ja już powiem, nie jestem stroną, ja jestem tylko osobą zgłaszającą. Instytucje publiczne się tym zajmują i to jest ich domena. Dziękuję. Może jeszcze dokończę chwileczkę, bo jeśli chodzi o to pismo, które pan skierował, no to do komisji rewizyjnej. Pan mnie tutaj, pan przewodniczący komisji rewizyjnej mówi, żeby to było oficjalnie, więc oficjalnie to pismo panie przewodniczący przekazuje. Zostawię sobie tutaj, to pan, nie wiem, dać panu, czy zostawić? Nikogo, panie Wójcie, nie oskarżam, tylko chodzi o te procedury. Firmy naprawdę zwracały się i dlatego mówię jako sygnaliści, że to się zwracali. Bo dobrze, to nie ma jakiegoś oficjalnego wniosku, nie wniosku. Ja uważam, czy te procedury są dopełnione, żeby komisja sprawdzała, żeby później nie zarzucali mi, że nic nie robi. Dobrze, dziękuję bardzo. Słuchajcie, bo przedłużamy. Pani Kamila Nitecka, słucham. Ja odnosząc się do odpowiedzi pana wójta i pytania pana radnego, jakby no jako radni faktycznie jakby oczekujemy przedstawienia sytuacji, statusu tej sprawy. Natomiast jakby to jest dla nas o tyle interesujące, że jakby każdy działa w poszczególnych komisjach i te nieprawidłowości z naszej strony nie były wyznaczone, oznaczone czy gdzieś na jakimś etapie zauważone. Dlatego tym bardziej no, chcielibyśmy zobaczyć i usłyszeć, jaki jest status tych analiz i tych kontroli. Dlatego tutaj jakby no, nikogo nie oskarżamy. Natomiast jakby nasze stanowisko też jest takie, że jako komisja budżetowa no, podczas prac naszej komisji nie zauważyliśmy niezgodności w tym temacie działania, o którym pan Piotr wspomniał, ale oczywiście oczekujemy statusu, jakie jest wykonanie i wydaje mi się, że jako radni chcemy mieć takie informacje. Dziękuję. Czy to chodzi o tę sprawę pani dyrektor? Tak? Pani dyrektor, tak. No to pan wójt tu odpowiedział, że tyle to jedno pismo jest, trzeba czekać, aż to się będzie toczyło, a na pewno okres będzie długi, prawdopodobnie nie w naszej kadencji, nie w tej kadencji to będzie skończone. Szanowni Państwo, ja mogę to przeczytać, co mieliśmy my jako gmina dostarczyć, Urząd Gminy, że uchwały Rady Gminy Budzów dotyczących finansowania dotacji na rzecz Bibliotek i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów za lata 2020-2022, czyli te wszystkie uchwały, naturalnie kopie tych uchwał zostały dostarczone, wszelkiej innej dokumentacji
dokumentacji potwierdzającej realizację przez Urząd Gminy Budzów płatności lub finansowania przedsięwzięć podejmowanych przez bibliotekę, sprawozdań biblioteki, to co wam zawsze pani dyrektor co roku przedstawiała, sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowe, czy nic innego mądrego my nie wymyślili, tylko te materiały, pełnej dokumentacji dotyczącej realizacji robót remontowo-budowlanych oraz wyposażenia pomieszczeń Ośrodka Animacji i Kultury w 2020 roku, jeżeli roboty i zakup wyposażenia zostały w całości sfinansowane z dotacji przez Bibliotekę i Ośrodek Animacji. I to, że kazali nam przesłać w ciągu 10 dni od otrzymania tego pisma, to pismo wpłynęło dokładnie do nas 21 sierpnia. 21 sierpnia. Czyli od czerwca 21 sierpnia. Z tego, co się orientuje, pani dyrektor naturalnie złożyła wszystkie dokumentacje, tam ileś tych segregatorów, z tego, co mi przekazała, bo toczy się to śledztwo się toczy wobec pani dyrektor, żebyśmy dobrze zrozumieli. Rozpoczęli to śledztwo. Wszystkie dokumenty, jakie miała, powiedziała, skserowała i dostarczyła do komendy powiatowej i to jest tyle. Natomiast jakie materiały przedstawił, jeżeli był wezwany tutaj pan radny, tego my nie wiemy, bo jest prowadzone śledztwo. Myślę, że to są tak jak już powiedziałem, że to są takie kapiszony, za przeproszeniem, takie materiały dowodowe, że policja dopiero po 3 miesiącach wszczyna śledztwo. Pan wójt się chyba tej przejęzyczył. Tak, przepraszam. W sprawie tak, się chyba to. W sprawie, tak. Zmierzch przeciwko pani dyrektorniki. W sprawie przekroczenia uprawnień. Przepraszam, tak. Przeczytam to jeszcze raz, żeby tutaj nie wprowadzić państwa, bo prowadzi w sprawie przekroczenia uprawnień w okresie od nieustalonego dnia do nieustalonego dnia miesiąca 2020 roku w Budzowie przez funkcjonariusza publicznego, dyrektora Biblioteki i Ośrodka Animacji i Kultury w Budzowie poprzez wystawianie faktur. Czyli to jeszcze raz, przepraszam, jeżeli żebym się źle wysłowił, w sprawie naturalnie przekroczenia uprawnień. No, dziękuję bardzo. Proszę pan Bukowski. Panie wójcie, jak będzie rozwiązany zjazd na Adamkówkę, na ten zakład, który tam obok szkoły powstał? Ponieważ ostatnio udało mi się złapać do korka, który stał na drodze wojewódzkiej 956. Wyjeżdżał tir, który wjeżdżał na chodnik, wjeżdżał na pobocze i skręcał w kierunku na Kraków. No, duże auta, ciężkie auta nie mogą się zmieścić, ten zjazd przy kapliczce. No, to jest za mały zjazd, prawda? I czy to przy remoncie tej drogi na Adamkówkę będzie jakoś w sposób jakiś uregulowane? Ponieważ jeżeli tak dalej będzie szło, to ten chodnik tam w tym obszarze przestanie istnieć. Szanowni państwo, no temat znam dokładnie, bo nawet na tym etapie uzgadniania tego projektu byłem przeciwny, żeby takie przyjąć rozwiązanie, no ale to jest droga wojewódzka. I ten pas i to poprawianie tego przepustu i tego wszystkiego wykonał Zarząd Dróg Wojewódzkich. To nie myśmy robili, bo dopiero się tam zaczyna 6 czy 7 metrów od drogi wojewódzkiej nasza działka gminna. Natomiast od samego początku ja sygnalizowałem, że powiedzmy sobie, my możliwości poszerzenia, nawet nie my, bo tam wiecie państwo, jest kapliczka z jednej strony, a z drugiej strony jest ogrodzenie pani Głódz. I dwa, że ta działka, to skrzyżowanie jest bardzo wąskie, jeżeli chodzi o ten pas drogi wojewódzkiej. I oni tam też żadnego pola manewru nie mają. Przy tym remoncie tam minimalnie chyba te przepusty, te ścianki działowe wydłużyli, ale to też nie rozwiązuje sprawy. I wiem, że jakieś tam prowadzone, ale to tylko nawet ktoś mi to przekazywał, że ten właściciel stara się wykupić jeszcze te dwie działki wcześniej, tam gdzie jest ta droga do Bukowskiego i żeby najeżdżał wtedy od strony drogi Bukowskiego. Ale czy na jakim on jest etapie, nie wiem. No praktycznie, no to znaczy się, jeżeli mu Zarząd Dróg Wojewódzkich da zjazd jakiś tam dodatkowy, no to może z drogi wojewódzkiej. Jeżeli mu nie uwzględni, no to by musiał przez tą drogę gminną, tylko on by zahaczał. Praktycznie by tylko zahaczał. No, też jest wąska, no zgodzę się. Ale tu rzeczywiście przy remoncie tej drogi gminnej można by było poprosić województwo o zezwolenia i o to, żeby ten mostek konkretnie, bo oni to rzeczywiście po jednym kręgu tylko dołożyli do taki remont, nie remont, a tutaj by się może tak dało ten mostek wzmocnić, no, a jak jest okazja. Tylko, że możliwości prawnych nie mają. A czemu prawnych nie mają możliwości? Bo chodzi o kwestię, o działkę, że no to niech pan sobie tam fizycznie podjedzie, że oni już tak by poszerzyli, że jakby jeszcze poszerzyli od strony Zembrzyc, to by trzeba było usunąć tą kapliczkę, a kapliczka tam już leży na działce prywatnej. Zresztą tam jest taki stan prawny, że ten właściciel blachodamu tego zakładu, ta jego działka to praktycznie biegnie po rowie. On ma dość, no tam jest tak, no Zarząd Dróg Wojewódzkich ma do końca, jakby też powiedzieć, nieuregulowany stan prawny.
Proszę pan Gory. Ja mam tutaj takie pismo powiatowe, to już było z 18 kwietnia, panie wójcie, w odpowiedzi, bo tam były wizje lokalne, tutaj z panem sołtysem i było to pisane, też interpretacja do powiatu. I tutaj w odpowiedzi powiat informuje tutaj i urząd gminy, że na drodze powiatowej wzajemnej w rejonie działki 1752 przez 2 zostanie wykonany drenaż w celu uchwycenia wód gruntowych wypływających obecnie w jezdni przedmiotowej drogi. Zostanie również naprawiona nawierzchnia chodnika uszkodzona przez nieznanego sprawcę. Do dnia dzisiejszego nie zostało tam po prostu zrobione nic. Z tego co wiem, to gmina przy okazji drobienia tamtej drogi gminnej zostało tam... Nie. Tutaj u Wrzodka chodzi i chodnik też nie został naprawiony. Od kwietnia mamy już praktycznie koniec września, nie zostało to zrobione i taka prośba do pana wójta, żeby może jakieś skontaktować się ze starostą i ustalić jakiś termin, do kiedy, bo tutaj nie ma napisane, do kiedy to będzie naprawione. I jeszcze jest jedno miejsce trochę wyżej, kiedy ostatnio widziałem, że ulewa była, to też tam woda wypływa. Tam nie wiem, z 80 metrów pod Wizanem, między Wizanem a tą drogą i znowu będzie wielki problem w zimie, że będzie po prostu tam lodowisko i nie wiem, tutaj żeby to jakoś się może pokłonili na tym wszystkim, nie wiem czy jakieś czyszczenie studzienek albo coś w ciągu tego chodnika, no bo to naprawdę będzie niebezpiecznie. Dziękuję. Szanowni Państwo, jeśli chodzi tutaj o tą pierwszą część tego pytania, tam pod Wrzodkiem właśnie, robiliśmy tą drogę. Tutaj byli przedstawiciele starostwa naturalnie, bo musieliśmy z nimi uzgadniać, bo to był też zjazd na drogę powiatową i tam ta firma, doszliśmy do porozumienia, starosta się zgodził, że oni partycypowali częściowo przy tej drodze, przy tym zjeździe, zrobili tam drenaż i zobaczymy, bo oni ponieśli pewne koszty, starostwo powiatowe, związane właśnie z tym wypływem wody, czyli wzdłuż chodnika zrobili drenaż, plus tam jest, chodnik już jest przełożony. Przełożony cały chodnik, tam jest, powiedzmy sobie, w tym miejscu, co powiedzmy sobie, ta woda wypływała, to zostało to zrobione i no nie ma inspektora dzisiaj, ale by tutaj Państwu przedstawił mniej więcej, w jakim zakresie starostwo partycypowało w tym odwodnieniu, czyli udrożnieniu tej drogi powiatowej. No ale jeśli chodzi tutaj o chodnik, to dalej tam są połamane i ten tam nie jest naprawione. Ten chodnik niżej, to co samochód wjechał, to tam w ogóle nic nie jest zrobione. Aha, no, jeżeli o tym mówimy, to tak, bo ja myślałem, że chodzi o odwodnienie. To, co tam sygnalizował pan o tym odwodnieniu, tam, że tam zawsze ta woda na tym zakręcie wypływa. Ale tutaj w piśmie było, że i ten chodnik też naprawiony, co był uszkodzony przez ten samochód. A w dodatku, jak pan pojedzie kiedyś po deszczu, to niech pan zobaczy, ile wody się wypływa tutaj później wyżej też i będzie tak samo będzie. Podejrzewam, nie wiem, czym to jest spowodowane, bo w tym miejscu faktycznie jest fajnie sucho na tym zakręcie, ale mówię, jest wyżej znowu, być może, żeby jakieś studzienki było przeglądnąć albo coś przed zimą, żeby potem nie było takiej sytuacji jak ostatnio. Jeśli mogę... Dobrze. Bo pojawił się, wejdę już w słowo, wątek tamtej wody zachemnej na drogę i tutaj my tak samo mamy, ale a na drogę wojewódzką osiedle prosiliśmy wielokrotnie o wybranie rowu pana wójta od kilku lat. No i widzę dość, że rów jest niewybrany, będzie prawdopodobnie gołoleć na tym odcinku przez las, będą tam się samochody rozbijać. To jeszcze zauważyłem, tak jak w Zachemnej, to cała ta woda z naszej drogi leci na drogę wojewódzką. To jest ten pierwszy most gmina Buzowita. Ja tam od kilku lat wójta prosiłem, żeby wybrał ten rów. Dość, że rów już jest praktycznie z asfaltem, będzie za chwilę tam zima, będą się rozbijać samochody, no to na drogę wojewódzką ta woda wszystko. No wystarczyło troszeczkę tam kopnąć, no. Szanowni Państwo, tamten rów, jak kładliśmy nawierzchnię asfaltową 3 lata bodajże temu, był wybrany na tym odcinku najgorszym, czyli tutaj podjazd na Holidówkę. Tam niektórzy mieszkańcy przejeżdżają, jeżeli chodzi o zrywkę drewna i tam ten rów już zawalili. Ja przy tych intensywnych opadach deszczu, powiem szczerze, jeżdżę po tych drogach i widzę, w których miejscach. No i faktycznie, tu jest w lesie, słuchajcie, przez 3 lata te liście i to wszystko, że trochę zostało zamulone i tam trzeba będzie udrożyć ten kawałek.
kawałeczek udrożnić naszej. Natomiast tam jest inny w ogóle problem, bo jest minimalny spadek i odprowadzenie tej wód do rowu tego przy drodze wojewódzkiej. Natomiast to było na pewno wybierane z tego, co pamiętam. Dziękuję. Proszę pan Bukowski. Wracając do drogi Zachemnej, tam przez zbiorniki Peposz przy dużych opadach tworzą się potężne kałuże na drodze i też nie ma żadnego odwodnienia, prawda? Też warto by się zastanowić nad tym, czy starostwo nie wyasygnowałoby jakichkolwiek środków. To samo jest na Bińkówce, most Uigły bodajże. Tam miało być zrobione odwodnienie od 2 lat i, czy od 3 i do dzisiaj nie ma nic. Bo nie ma nic, nie? Jeszcze mam do pani jedną uwagę, jakbym mógł. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym mówi w artykule 20, że posiedzenia Rada Gminy obraduje na sesjach zwołanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał. No tutaj mamy kilka dni przestrzelone. Prosiłbym, żeby tych terminów ustawowych się trzymać. Dziękuję. Nie rozumiem. Raz na kwartał, tak? Mieliśmy 27 czerwca. Czyli mamy mieć 4 sesje w roku. Ale panie przewodniczący, raz na kwartał się odbywa, bo teraz jest 3 kwartał. No, o co chodzi? No. A 4 kwartał będzie dopiero od października. Okej. Mogę jeszcze jedną rzecz? Proszę bardzo. Mam projekt uchwały w sprawie ustanowienia okolicznościowych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury, w tym kultury sportowej. Jest to projekt radnych Głódz, Małgorzata, Surmiak, Józefa, Bukowski, Tadeusz. Na podstawie artykułu 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 506 ze zmianami i artykułem 7 ust. 1 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 1983 ze zmianami, uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Ustanawia się nagrody okolicznościowe dla osób działających społecznie na rzecz gminy Budzów. Gibas Jacek, prezes LKS Strzelec, w kwocie 2000 zł. Gaura Tadeusz, byłego prezesa LKS Bieńkówka, w kwocie 1500 zł. Sergiel Jan, byłego dyrygenta Orkiestry Dętej przy OSP w Bieńkówce, w kwocie 2000 zł. Pieronkiewicz Rafał, dyrygenta Orkiestry Dętej Sygnał przy OSP w Budzowie, w kwocie 1500 zł. Nagrody okolicznościowe będą opłacane z rezerwy budżetowej w roku bieżącym. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Budzów. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Otóż no, w naszej gminie mamy dużo społeczników, osoby działające społecznie. Tak jakbyśmy patrzyli na prezesa LKS Strzelec, który praktycznie przez całą sobotę i niedzielę przebywa na boisku, prawda? Będąc odpowiedzialny za obiekt. I te osoby nigdy nie zostały uhonorowane żadnymi nagrodami. No i uważam, że osoby działające społecznie powinny otrzymywać wsparcie, przynajmniej w zakresie takim jednorazowej gratyfikacji w postaci nagrody. Jest to oczywiście projekt uchwały. Podpisały się 3 osoby łącznie z uzasadnieniem. Także proponuję zastanowić się nad takim zagadnieniem. Jeśli chodzi o tę uchwałę. Jedna jest dla. Ja może tak dodam, że tych osób, które pracują społecznie, które by wymagały jakiejś gratyfikacji finansowej, to w naszej gminie nie są 3 czy 4 osoby, tylko by się tu kilkadziesiąt znalazło. Natomiast nie wiem, zobaczymy jak to z punktu widzenia prawno-finansowego, bo no pewne osoby tutaj, jakby to powiedzieć, prowadząc tą działalność, w jakiś sposób mają zawarte umowy. Ja nie mówię o stowarzyszeniach, bo prezesi stowarzyszeń na innych zasadach działają, czy społecznie, czy niespołecznie, czy były prowadzone z nimi rozmowy. No, ale tak jak mówię, spokojnie trzeba się zastanowić, bo mieliśmy tutaj też i artystów, którzy w jakiś tam sposób promują, powiedzmy sobie, naszą gminę i też oczekują gratyfikacji. No wszyscy oczekują tej gratyfikacji. Ja myślę, panie wójcie, że do takiej uchwały trzeba też regulamin opracować, jakby to przyznawać i skąd pieniądze na to wziąć i procedować i dopiero później. Czy się da, czy się nie da, ale to uchwałę przyjęłam. To znaczy projekt uchwały, nie uchwałę. Proszę pan Staszek.
Ja mam takie pytanie do pana wójta, bo na Goczówce jest taka droga, jest zrobiony asfalt dość daleko do góry i później jest też zrobiona droga fajnie wyżwirowana do cmentarza cholerycznego. Został taki odcinek, może tam będzie 40 metrów. My ten odcinek zbieraliśmy pieniądze od tych gospodarzy z Goczałówki, kupiliśmy korytka, sami te korytka żeśmy zamontowali. Jest to ten odcinek taki troszkę stromy i co przyjdzie taka większy deszcz, to wszystko nam to zabiera. Ile razy my tam już czyścili i wyżwirowali, czy by się nie dało zrobić jakiegoś tam smołówki, żeby no i byłoby to już w całości. A tam dużo ludzi korzysta z tego, bo i nie ino Goczałówka, bo Jeżówka, Piątkówka i chodzą ludzie na spacer, bo tam taki fajny odcinek jest. I teraz na przykład tamte działki są takie na południowym stoku, tam jeden mieszkaniec działki już zaczął budowę na tym. Ja się przyznam, bo też korzystam bardzo dużo z tego, bo tam mam pasiekę uli i no nie wiem jak to powiedzieć, no przydałoby się to, żeby to było, teraz na Radzie Sołeckiej ustalaliśmy, że pieniądze przeznaczyliśmy na drogi, no i bardzo bym prosił, żeby to, byłaby ta droga tak, no, tym bardziej, że my już tam włożyli swój wkład i zrobiliśmy, korytka kupili wszystko, to nie jest to taki duży odcinek. Dziękuję. Jeszcze teraz chciałem dopowiedzieć, że będzie tam przeprowadzony kabel od ostatnich domów na Goczałówce do góry, aż tam pod tym, jak wójt to się zna na tym, pod Tyrek, bo tam no mają ludzie tego działki, no i kiedyś w przyszłości chcieli no budować i ten prąd będzie zrobiony, będą trzeba ludzie płacić, wszystko za ten kabel będzie zrobione. I dziś było chyba nawet tam zebranie, przyjął z energetyki, ktoś tam miał przyjać w sprawie tego prądu. Dziękuję. Panie wójcie, coś pan? No jest, z tego co pamiętam, to jeszcze w Radzie Sołeckiej w Jachówce tam mają pieniądze na drogi i myślę, że jeżeli tu jest ujęte to w protokole, no to się popatrzymy, jaki byłby to koszt, no bo tam tylko by trzeba było położyć nawierzchnię asfaltową, żeby to nie spływało. Poklińca, żeby wyrównać, bo To znaczy ja mówię docelowo, no a tam jak tam trzeba pochylić, czy wzmocnić trochę pod budową, wyrównać, no bo ja tam teraz osobiście przez parę miesięcy nie byłem na tym końcowym odcinku. Tam była stara droga, to była brukowana z kamień jak do nowej drogi, no i tam było... Zakładam, że jest twarda podbudowa, no to nie byłby taki duży koszt. Skrobanka z asfaltu tam była dawana i był kliniec i no... Jest tu pani sołtys? Jest. Jest pani sołtys. Wy macie to ujęte w protokole tam? No, to ujmijcie to w protokole Rady Sołeckiej, żeby później nie było na zebraniu wiejskim jakichś tam niedomówień, że czemu tu, a nie tam, bo wiecie jak jest na zebrania. Jak będzie ujęte, no szkoda, że to wcześniej nie wiedziałem, bo były te firmy, bo w Jachówce praktycznie już tych nawierzchni tam nie będziemy robić, ale może się nam uda gdzieś jeszcze na pewno do końca roku, jak będą w miarę sprzyjające warunki. I jeszcze, jeżeli mogę, bo tam ta woda się leje z tego asfaltu, wychodzi, to... No. Wiem, znam ten temat, bo ja tam rozmawiałem z panem Kruszdakiem, a rozmawiałem z panem Gorylem, czy tam drenaż nie jest prowadzony, tylko że jego nie było. Ja no, myślę, że tu jakoś, bo do końca nie wiadomo później, gdzie wprowadzić tą wodę, o to chodziło tylko. Tam są z boku kręgi, no i no trzeba... Nie wiem, no całą drogę wtedy trzeba przerwać. No ja wiem, no. Zdaję sobie sprawę, tylko że to będą wtedy już takie koszty naprawdę tam idące... Nie, drena, oni to pewnie przerwali, no i wyłodziło dalej się, aż tam ile się 100 metrów leje na dół asfaltem. Dziękuję. Jeszcze proszę pani Surmia. Ja chciałam powrócić do tematu dojazdu dzieci do szkół. Chciałam się zwrócić do Rady i do pana wójta o poparcie mieszkańców Bieńkówki. Chodzi o dojazdy dzieci, które chodzi nam o powrót dzieci ze szkoły z Suchej Beskidzkiej. Busy, które w tej chwili są w planie rozkładu, niewystarczające są dla zabrania wszystkich dzieci w takim czasie, żeby mogły te dzieci jak najmniej czasu tracić na dojazd i powrót do dzieci do domów. Tak się składa akurat, że po przeanalizowaniu planu zajęć w poszczególnych szkołach jest tak, że WITOS, LO i Technikum kumuluje się od powrót dzieci ze szkoły aż z 5 godzin lekcyjnych.
I tak z 12, na przykład PITOS wychodzi o 12.35, LO 12.45, technikum 12.35 i znowu technikum jeszcze wchodzi na ten jeden bus z 13.25 i 13.35. I te wszystkie dzieci, z tego co tu wyczytałam, mają odjeżdżać z Suchej o 13.50. Jest tak dużo tych dzieci, że automatycznie nie zawsze się wszystkie mieszczą i muszą na następny bus czekać. Przy czym sami zauważyli, jeżeli Państwo przeanalizujecie ten okres, ten czas, to dzieci niektóre czekają na to 13.50, 75 minut, żeby powrócić do domów. Następny bus jest dopiero 14.42 i tak samo mogłabym tu wyczytywać, o której dzieci wychodzą z tych szkół i też czekają około 50 minut. Jest to fajne, nie fajne uważam. W okresie letnim jeszcze mogą te dzieci czekać, ale weźmy pod uwagę zimę. 70 minut, gdzie te dzieci mają i muszą się gdzieś, szkoła ich nie zatrzyma w świetlicach, no bo niestety, ale jest taki deficyt, jaki jest. Dzieci mają chodzić się po pizzeriach, to też kosztuje dodatkowe pieniądze. Siedzieć na przystanku, też to jest nie, super nie w porządku uważam, żeby siedziały na przystanku i gromadziły się i marzły. Tym bardziej trzeba wziąć pod uwagę to, że gro dzieci, którzy dojeżdżają, wracają z powrotem do Suchej na różne zajęcia. Zarówno, jak wiemy, są różne, czy szkoła muzyczna, czy basen, czy inne zajęcia sportowe. Tam się kumulują, jeżdżą też na korepetycje i muszą wrócić, więc też ten czas dla nich jest bardzo ważny i musimy jakoś to rozwiązać. I jeżeli słyszę słowo skarga, nie, to nie jest skarga, tylko po prostu to jest problem i tu dla mnie, i nie wiem jak Państwo też uznacie, jest to tylko dołożenie kursu dodatkowego, żeby tu rozbić te dzieci i żeby rozłożyć na jeszcze dodatkowy jakiś kurs. Chodzi o szczyt. Dziękuję. Jeśli mogę taką sekundkę, bo zajmowałem się tematem transportu, namawiałem tutaj Urząd Gminy na namówienie naszego przewoźnika na hybrydówkę, żeby przekierował też się w stronę Suchej. Pan wójt zna sprawę, ale dowiedziałem się mimochodem, że przestrzega się następny przewoźnik z Myślenic o załączenie tutaj kursów na terenie naszej gminy. Nie wiem na jakim etapie jest, ale to jest, bo pan Kuśnierz mówi, że bardzo duży przewoźnik i zobaczymy, daj Boże, żeby tych kursów było więcej i dobrych. Ja mogę dodać, że faktycznie z Myślenic przewoźnik się zgłosił tutaj do Urzędu Gminy, jakie jest nasze stanowisko. Ja przedstawiłem mniej więcej, jak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy. Zresztą między przewoźnikami temat im jest, widzę, że ma dość dobre rozeznanie, jeżeli chodzi o powiat Suski. No i przymierza się, ale to dopiero od następnego roku, nie teraz, ale od następnego roku, zresztą rozmawiał chyba w starostwie, no bo to głównie decyduje starostwo. Natomiast mówię, że nasza opinia będzie na pewno pozytywna, zwłaszcza w tych godzinach, gdzie oczekujemy, żeby ten kurs był. Czyli tutaj tak jak z odwozami, bo też powiem Państwu, no też mam tą świadomość, że mamy tych naszych lokalnych przewoźników, nie to żebym ich bronił, tylko czasami przychodzi przewoźnik z zewnątrz, rok, dwa pojeździ, okazuje się, że się mu to finansowo za bardzo nie opłaca, może wyeliminować naszych lokalnych przewoźników i za chwileczkę, za dwa lata może się okazać, że nie ma tu już żadnego przewoźnika. No. Natomiast powiedziałem tak, że jesteśmy otwarci, bo jest temat i z naszymi przewoźnikami no znacie ich doskonale. No dość ciężko się rozmawia. Oni twierdzą, że zapewniają w 100% przywóz, odwóz, natomiast ich bus też jest zainteresowany, żeby iść też w kierunku Bienkówki. Czyli tam jakby się, bo tutaj mamy to wąskie gardło, to jest Bienkówka, Jachówka, powiedzmy sobie. Zrobił też jeden dodatkowy kurs rano. Zresztą pani Władzia tutaj lepiej wie, bo prowadzi cały czas rozmowy, że rano będzie dzieci, ich bus jadący będzie zahaczał o Zachełnę i będzie rano w pół do
w siódmej bodajże zabierał i w kierunku Suchej, bo tam też był ten problem, co dzieci z Zachełnej do Jazrano, do Suchej. Ja osobiście chciałabym jeszcze zwrócić uwagę, że X-bus już nie mieści osób z Palczy jadących z Baczyna. Ostatnio była też taka sytuacja, że po prostu nie, na dole w Baczynie też nie były zabrane dzieci. Budzowie, później rodzice, czy ktoś, kto może, to musi dowozić te osoby do szkół, no bo jest pełna już obsada. Sama osobiście jechałam ostatnio. Ale wiecie Państwo, ja akurat godziny 6:40 jestem na przystanku autobusowym. I obserwuję to. Jeśli teraz 60 X-bus ma na 60 osób ma miejsce, jest w Dzębicach, przejeżdża, żadne dziecko nie stoi, tylko wszystkie siedzą. I jeżdżą wtedy cztery autobusy, jeździ X-bus na 60 osób, jeździ z Wilków, jeździ na 50 osób i dwa busy jeszcze, chyba Żywiec jest między wierszami. Cztery jeżdżą od 6:40 do 7:00. Proszę, chwileczkę pani Ja jeszcze chciałam właściwie dopowiedzieć do tych przejazdów. Jest to moim zdaniem niewyobrażalna sprawa, jeżeli kierowca busa segreguje swoich pasażerów. Jeżeli do busa, na przykład linia Sucha Beskidzka Bieńkówka, wsiada dziecko z Budzowa czy z Zembrzyc, jest wypraszane. Uważam, że to jest przecież przewóz dla wszystkich. Tak samo rodzice i to dziecko z Budzowa czy z Zembrzyc też chce być jak najszybciej w domu. Tłumaczenie, że jest na przykład następny autobus na Kraków, że może się zawieźć, tak, może wsiąść do tego, ale jeżeli ten wcześniejszy jest, to on mimochodem chce być w domu jak najwcześniej. Jest to moim zdaniem niedopuszczalne. A tak jest praktykowane. A tym bardziej, że jadąc z powrotem z Bieńkówki, ciekawa jestem, czy ten kierowca nie zabiera w Budzowie pasażerów do Suchej, dobra? W tą stronę segreguje. Zgodzę się. A z powrotem tak. Wszyscy powinni być przewożeni i tak samo w stronę Krakowa. I uważam, że... Takie wnioski pan. Powinni jakoś to rozmyśleć i podejść do tego właściwie, żeby nie było więcej tych przewozów i tych. Może jak nowy przewoźnik dojdzie, to będzie lepiej. Dobra. Ja też bardzo się tym tematem komunikacji publicznej interesuję i rzeczywiście nie jest tak różowo, jak niektórzy myślą. Te busy od strony Krakowa to mają takie opóźnienia, nie będę szacował, ale to jest pół godziny, nieraz więcej. Pani Misiowa mówi, że jest rewelacja. Nie, proszę panią, ludzie czekają na przystankach, tak jak w Afryce i nie wiedzą, czy czekać, czy nie czekać. No ktoś się zawsze życzliwy podwiezie, nawet tutaj na Budzowszczyźnie, bo od Krakowa, no wiecie państwo, korki to tam są no nieraz pół godziny przejazdu, a nieraz 40 i mówią, nie wiem, czy czekać, czy nie jechać. Także nie jest tak różowo. Nie do tego, żebym się skarżył, tego pani Surmiakowa mówi, no, ale naprawdę nie ma transportu publicznego, nie ma. Szanowni, ja może tu jeszcze, bo rozmawiałem właśnie z tym przewoźnikiem z Myśleni i państwu powiem, jak... Dlaczego on tutaj chce wejść na nasz rynek? Bo zostałby wyeliminowany. Oni kursowali w ramach tych przewozów autobusowych, są dopłaty. Urząd Marszałkowski przykładowo obłożył linię Kraków-Myślenice. Praktycznie co pół godziny tam leci autobus. Bo ja rozmawiałem, byłem zainteresowany to, co państwu już sygnalizowałem w zeszłym roku, żeby jeden kurs Myślenic do Suchej, nawet już nie tylko dla młodzieży, dla pracowników, ale dla naszych mieszkańców, powiedzmy sobie, był rano jeden kurs pomiędzy Myślenicami i Suchą i po południu drugi, wydłużenie tej trasy. No ale jak tutaj usłyszałem, że dopłata wynosi 14 zł, 14 zł do kilometra, no to jak ja to przeliczyłem, obliczyłem, to mówię, Boże, ile my tu musimy dopłacić, przecież w życiu Rada nie zgodzi na to. Także, że, no aha, no i do czego zmierzam? No, że tam kursowali prywatni kiedyś, no tylko Myślenice to jest bogate miasto, oni, nie wiem, z budżetu chyba 1,5 miliona dołożyli do tej trasy. Kraków, Myślenice.
półtora miliona z budżetu gminy przeznaczyli, żeby były te kursy. One są tańsze bilety, bo też my tutaj porównywali ceny biletów, jeżeli chodzi tu, a ten. No tylko ten przewoźnik mi zadaje pytanie, no dobrze panie wójcie, a jak się okaże, że się zmieni opcja albo po wyborach, albo środków nie będzie i przestanie się dotować, to co wtedy? Ta komunikacja zejdzie? A tych prywatnych nie będzie, bo on ma 6 czy 7 autobusów, to mu stoją na placu, musi opłacać i mówi tak za bardzo nie ma wypełnić tych kursów tam w powiecie myślenickim i szuka tutaj właśnie miejsca w powiecie suskim. Dziękuję. Proszę, nie wiem, to jak to sprawę rozwiązać? To znaczy my tu jesteśmy cały czas w kontakcie i chcemy, żeby tą korektę robić i te wnioski, propozycje, bo to jest zostały uwzględnione, bo to i dobre jest dla przewoźnika, no bo przecież jeżeli są uczniowie, przecież oni płacą, przecież nie jadą za darmo, prawda, tylko płacą, czyli przewoźnik też powinien być zainteresowany i żeby się to nie nakładało, a żeby jakiś tam dodatkowy jeszcze kurs udało się uruchomić. Dziękuję. Proszę pan Bukowski. Wysoka Rado, więc taki sam problem jest na trasie Kraków-Budzów. Gmina Budzów jest obsługiwana przez jedną firmę X-Bus. Zdarza się tak, że nie wiadomo, czy ten bus przyjedzie, czy nie, czy pojedzie. Nikt nie wie, prawda, ze względu chociażby na korki obecnie na Zakopiance, które są przy remoncie. Okazuje się, że rozmawiałem z osobami, które dojeżdżają do pracy. Ponoć Urząd Marszałkowski nie wydał zgody na zatrzymywanie się na przystankach, na alejach, także na niektórych mogą się zatrzymywać. I ci ludzie też są postawieni samym sobie, no bo to są osoby dojeżdżające do szpitali, do zakładu pracy. I być może no, by Rada wystosowała petycję do Urzędu Marszałkowskiego w zakresie utworzenia takiego przewozu, tak jak z Krakowa na Myślenicę. Ponieważ my jedynym wyjściem, co mamy, to dojeżdżamy do Zembrzyc PKP i potem Zembrzyc, no już trzeba jakoś tutaj przemieścić się do naszej gminy. Do Harbutowic dojeżdża firma Bodzio, która ma dużo kursów, no jakoś tam to inaczej się odbywa, a tutaj ten rynek został zmonopolizowany przez jedną firmę. I ci ludzie naprawdę mówią, no zróbcie coś, żebyśmy mogli dostać się do pracy chociażby. I co możemy? No możemy jedynie napisać petycję do marszałka i zobaczymy, co on wtedy, no bo jest puszczony autobus faktycznie z Krakowa do Myślenic, jeździ. Na trasie dość uczęszczanej, prawda, przez linie inne, Szwagropol i tak dalej. Dziękuję. Dziękuję. Pan Frączek się zgłaszał. Ja trochę co innego mi chodzi. Chodzi mi o odśnieżanie i posypywanie. Czy będą rozłożone jakieś środki do posypywania w zimie? Chodzi o żużel? Żużel, piasek, bo nie wiem, co tam wolno. To znaczy, no, tak jak co roku będziemy tutaj starali się w te miejsca, no przeanalizujemy, bo czasami przywieźliśmy w zeszłym roku i zostało nic tam nieruszone, no to naturalnie nie będziemy dosypywać, tylko żeby to zostało wykorzystane, ale jeżeli tam, gdzie faktycznie mieszkańcy wykorzystują, to na pewno uzupełnimy. Dziękuję. Już chyba wszystkie sprawy. Proszę. Do pana Piotra Grycha, ponieważ pan skierował wniosek, prośbę do Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzów o pomoc w rozwiązaniu problemów. Chodzi o remont drogi do osiedla Dziadkówka. Dostaliśmy takie pisemko od pracownika gminy, że to jest w trakcie remontu i nie zostało to odebrane na dzisiejszy dzień. Czy zostajemy na tym etapie, tak? Dobrze, natomiast mieszkańcy Dziadkówki twierdzą, że wielokrotnie zwracali się z prośbą i no, przeszkadza tutaj ten hałas i uważają, że te pobocza są zbyt wąskie, że w zimie, nie w zimie będą się tam. No to poczekamy. Jak pan uważa, panie Bukowski? Poczekamy, czy to... Poczekamy. Natomiast oni się boją, że tam będzie to po prostu... No nie ma mijanek, teren górski, że nie ma gdzie zjechać. No i wielokrotnie o tym już prosili mnie. Jak pan uważa? Dobrze, dziękuję. Tak, poczekam. Jeszcze mam jedno pismo. Szanowni państwo, ja państwu powiem, jeśli chodzi o pobocza, bo mieszkańcy chcą mieć pobocza. Ja bym chciał, żeby były drogi pięciometrowe, tylko są działki takie, a nie inne i zabudowa jest taka, a nie inna, bo przecież mieszkacie i wiecie, jak to wyglądają nasze drogi. I pobocza w niektórych miejscach to dosłownie są 10 centymetrów, czasami w ogóle nie ma, czasami jest 15. Często mieszkańcy wymyślają mijanki, tylko nie na swoich działkach, tylko żeby to była mijanka na działce sąsiada. To jest najlepsze rozwiązanie, że ta, co jest propozycja, żeby była. My staramy się, zwłaszcza tam, gdzie jest jakieś skrzyżowanie naszych dwóch działek gminnych, czyli tych dróg gminnych, jak inaczej
się mówi, żeby w tych miejscach robić poszerzenia, żeby się te samochody mogły minąć, bo faktycznie to jest tylko jeden pas, niecałe 3 metry drogi, jak robimy asfaltowe. Przy kładzeniu nawierzchni asfaltowej staramy się chociaż te 5-10 cm, gdyby się dało, poszerzyć jeszcze tą nawierzchnię. Wiadomo, że tam, gdzie są pobocza, no to nie ma podbudowy i tam nie ma nawet sensu kłaść nawierzchni asfaltowej. Natomiast stąd się biorą te problemy. Dziękuję. Pani Szurmek jeszcze chciała. Tej drogi na Dziadkówce, tam nie chodzi o panie Grych o poszerzenie poboczy, bo to nie jest możliwe, bo tam są brzegi od razu. Im chodzi przede wszystkim, no i mają słuszną też rację, uważam, o utwardzenie poboczy, to co było nasypane, asfalt i pobocze. Tak jak pan wójt mówi, są tam różnej szerokości, jest w niektórych miejscach pół metra, a jest też i 10 centymetrów. Tylko co, jest to spadek drogi i automatycznie to, co było obsypane pobocze, przyszła zrywka, tak jak w naszym górskim terenie, zabrała to i wypukała. Więc oni zwracają się z prośbą taką, żeby to tak zrobić, żeby te jednak nie były, te pobocza nie były wypukiwane. A jeśli chodzi o te tam omijanki, to nieco kawałek nie chcą, są tam jak za mostem, żeby ta, bo tam rzeczywiście jest ten kawałek wylany, żeby był jednak obsypany żwirem czy jakimiś kamieniami, takim klincem, żeby się powiększył, bo jeżeli rzeczywiście będzie zima i śnieg, no to mnie to będzie, nie będzie gdzie podziać tego śniegu. Więc uważam, że rzeczywiście to jest problem nie tylko Dziadkówki, tylko akurat tam mieszkańcy się zwrócili z prośbą, bo jeśli chodzi o pobocza dróg, to w całej gminie jest to problem i trzeba by tutaj szukać rozwiązania, jak zrobić te pobocza, żeby nie były tak szybko wypukiwane, jak są w tej chwili. Bo to właściwie one są ani nie przejechane walcem, ani nic, tylko posypane żwirem takim i przydeptane, o, popularnie mówiąc. Uwaga do wójta, że są źle zrobione, to dziękuję za to. Natomiast tu się zgodzę. Szanowni Państwo, te drogi nie są skończone, tak szczerze mówiąc, pobocza tam jeszcze nie są zakończone. To, co tu inspektor mówi. Szukać rozwiązania, żeby wszyscy na raz. Tutaj bardzo słuszna uwaga, że poboczom musimy się w całej gminie przyjrzeć. Mieszkańcy Nowakówki mówią, że zostały tak samo od budów wypukane, jeżdżą gruchy, też trzeba uzupełniać i to trzeba co chwilę uzupełniać, no bo jak to pan mówi, trzeba walcować, nie walcować, bo jest zagrożenie, że jak nie ma poboczy, samochód ciężarowy załamie mi krawędzie. Natomiast tutaj w przypadku Dziadkówki i innych dróg pojawił się problem inny, szanowni państwo. Asfalt na tych drogach nowych został podniesiony o 10 cm. Jeśli do tej pory mieszkańcy nie zgłaszali problemów, to dali radę nie zaryć miską, że tak powiem brzydko, zjechać na trawę, na pobocze. A teraz asfalt został podniesiony 10-15 cm i oni nie są w stanie zjechać gdziekolwiek. Dziękuję. Dobrze, proszę pani Hankus. Panie wójcie, chciałam zapytać, czy wyjaśniła się już sytuacja z tym brakiem oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Palczy, bo wiem, że tam jest w Tauronie jakieś podziały i nie ma gospodarza, żeby to, właściciela, żeby to zrobić. Pieniądze z tego, co wiemy, biorą na utrzymanie, konserwację. Natomiast już przeszło miesiąc, nie działa to oświetlenie. Dodatkowo atakują nas niesamowicie dziki i mieszkańcy, którzy dojeżdżają najczęściej do Skawiny na różne zmiany, muszą tam chodzić w ciemnościach. Jest faktycznie podwójny strach. Dziękuję. Dziękuję. No, faktycznie ta przepychanka trwa dość długo między Tauronem a nami, bo chcieli, żebyśmy my to usunęli na nasz kosztą awarię. Natomiast no, doszliśmy do porozumienia, no Tauron tak zrobił, że
no troszkę tych więcej teraz punktów się świeci. Nie świeci się tutaj na odcinku pana, jak ma pan zakład, pan Plichta, tam chyba ze 4 czy 5 opraw. Zresztą tu pan chyba Mirek będzie lepiej wiedział, jeżeli tam brał udział w tej ostatnio przy tym usuwaniu przeróbce. Natomiast te wszystkie tutaj wzdłuż drogi wojewódzkiej nam oprawy już świecą. No i z Tauronem doszliśmy do tego porozumienia, że oni, tam jest dość mocno pozrywana ta linia nasza biegnąca, dlatego że tam biegnie wzdłuż tych drzew i tych gałęzi, że my tutaj zrobimy w miarę szybko, bo już rozmawiałem z przedstawicielem firmy, który się zajmuje właśnie usuwaniem tych gałęzi drzew i tą przecinkę, to oni na swój koszt zrobią te 4 czy 5, tam chyba jest opraw, trzeba będzie zrobić, naturalnie wymienią tą linię, bo ona jest w paru miejscach zerwana. Jak ktoś jeździ na Skawinki, to na pewno widział tutaj od zakrętu tutaj w kierunku właśnie, no na wysokości właśnie zakładu pana Plichty. Dziękuję bardzo. Myślę, że już zakończymy interpelację. Krótka.